Was w kolejnym dniu Longmasu, w dniu już chyba 15 i jest godzina, uwaga, uwaga, 17:07 i pewnie już zdążyliście zobaczyć moje okropne usta zrobione w pierwszym mierzeniu. No. No więc jest to telefonatka, a właściwie konturówka. Niestety nie wiem skąd, chyba z Vivo, ponieważ jest tak sobie zużyta, że nie wiem, ale nazywa się Perfect Line i kolorek to niestety nie mam pojęcia jaki, ale piszę tutaj na niej 17106. I właściwie nałożyłam ją rano o 7, ale musiałam potem jeszcze raz nałożyć, bo akurat ja musiałam mieć zęby i zapomniałam o tym. No ją nałożyłam i po całym dniu jest tak zeszła. Właściwie nie wiem, czy powinno się nakładać konturówkę na usta całe jak pomadkę, tylko na kontur, ale dobra. I ona też jest tak nieprzyjemna. Cała się zjadła, jak już mogliście zobaczyć, że... O, zobaczcie, jak się zjadła. Nie wiem, jak wam to pokazać inaczej, ale jak widzicie, tutaj mi się cała zjadła. I dodaje takie okropne uczucie. A teraz otwórzmy sobie kalendarz, bo nawet nie miałam czasu, żeby rano go zjadł. Mamy zoom z rodziną, świąteczne zdjęcie i niestety dzisiaj nie mogę zrobić świątecznego zdjęcia, ale jutro tak, ponieważ no, my wszyscy tak pośpiesznie wyjechali i jutro to zrobię. I chciałabym teraz opowiedzieć wam o genialnym serialu, jakim jest Good Doctor, mimo że dopiero premiera tego serialu była wczoraj na TVP 2, czyli na dwójce, i dopiero obejrzałam właśnie jeden odcinek, ale jest w sposób przegenialny. I teraz mam o nim. No więc serial opowiada o młodym lekarzu, no chłopak, właśnie nie wiem ile on ma tam lat, który ma autyzm i w swoim życiu miał różne historie, na przykład pięknie, że go bardzo dużo razy wywalali ze szkoły i ojciec go źle traktował, nawet zabił mu królika, bo powiedział, żeby odłożył tego królika, bo nie mógł, nie wiem, pojąć, że jest właśnie chory, no i właśnie poszedł do lekarza, no lekarza właśnie z tym królikiem, ale do ludzkiego, no i lekarz niestety nie mógł go uratować, bo więc jak się różni królik od człowieka, zwierzęta od ludzi się trochę różnią. No i potem uciekł z domu z bratem, mieszkali, ale potem niestety jego brat zginął i postanowił, że zostanie lekarzem. No i właśnie zatrudnili go do znanego szpitala i to ilość scen, ilość dogad, ilość tego aktora, bo to jest ten, co grał Charlie'ego i Fabrykę, Charlie i Fabryku Czekolady, tego Charlie'ego, to jest wszystko genialne, on genialnie, ten aktor gra tego lekarza z autyzmem. Nie wiem, jak mu się to udaje, ale genialnie, po prostu ten ma lepsze, o wiele lepsze myślenie. I tam wszyscy nie wierzą w niego, że on może zostać lekarzem, znanym chirurgiem czy kimś tam, ale pewnie jest to przegenialny serial i koniecznie wszystkim polecam. Czwartki o 21:05 na TVP w serialu, mimo że ma 13 odcinków i ma jeden sezon, ale jest już tam przegeniony. Hej, słuchajcie, przed chwilą była przezabawna historia. Psy pożarły te pieniądze klasowe, bo ja nie mówiłam wam jeszcze, ale jestem skarbnikiem klasowym. No i zbieramy teraz pieniądze na lampki, tam na papier, no nieważne, czy tam na bomb, nie wiem, no ma. No i po prostu zbieramy pieniądze i ja miałam plecak otwarty jednak, bo sprawdziłam, był otwarty, ja myślałam, że był zamknięty i że psy same otworzyły, ale dobra. No i wyciągnęły mi najpierw moją taką kosmetyczkę, taką, znaczy to jest piłoniku kosmetyczka, a potem patrzę tam na podłodze kopertę, a ja takie, o Boże,
co się stało. Patrzę na te pieniądze. Na szczęście policzyłam, pieniądze wszystkie są. Jest 25,10. O, tutaj. I będą do mnie pretensje, że po co to piszę je. Po co piszę, no bo chcę być dobra i lojalna, żeby wszystkim mówić, bo była sprawa, moja wina, przyznaję się. No, no fakt, presek był otwarty, ale moje psy u mnie wyciągnęły, więc no, przyznaję się do tego, ale po co mieć do mnie pretensje, skoro napisałam, że pieniądze się zgadzają, jest 25,10, tak jak było w szkole, jak policzałam, no to nie ma o co się kłócić. Hej, cześć, moi drodzy, jestem Was w kolejnym dniu w Rumbasie. Jest 16 grudnia, czyli sobota, już do pewnej połowy minęła grudnia 4 dni temu. Takie co? I równo za tydzień będą święta, znaczy w niedzielę, jutro będą, będzie mnie kumacie, jutro będzie równo tydzień do świąt, o tak? I mam dziwną fryzurę. Takiego kokomu zrobiłam sobie fryzurę na głowę, a potem się związałam, bo mi się nie spodobało, bo ja miałam dzisiaj rano taki problem ze zrobieniem fryzury. Związywałam grzywkę, to mi coś wylatywało, robiłam tą fryzurę, coś mi wylatywało, cały czas czesałam i cały czas miałam kontuny. Czesałam, kontuny łapałam, spadały mi, w końcu udało mi się zrobić jakąś fryzurę i mam tutaj, i zrobiłam sobie taką dziwną, związałam ją, aha. I dzisiaj idę do babci na matematykę i chemię, bo jednak jutro babci nie będzie, a w poniedziałek ja jadę na zajęcia znowu do artystyki, no więc, a we wtorek mam kartkówkę z chemii i poprawę z matmy, więc no muszę iść. I też będę tutaj sprzątała. No. Popatrzcie na Cecylika, co on ma na głowie. Koguta z poduszki. Jestem Napoleon. Ta jasno. Ta jasno. Popatrzcie, jakie wielkie płaty śniegu. I w 10 minut już tyle napadało. Tak. Ale ślicznie jest. No, uwaga, uwaga, idę zobaczyć, bo są zmiany i tam nie wchodziłam, więc będzie moja reakcja na filmie. Co tu się stało? Co tu się stało? Co się stało? Ej, przecież pralka była tu, lodówka ta mała była tu, a teraz są tu. Co? Co tu się stało? Nie no. Świetnie. Tutaj jakieś nie ma. Tutaj jeszcze tak nie poukładane. A tu mnie. Wiem, że jest sobotni wieczór, ale teraz będę się uczyła właśnie z chemii, bo jutro nie wiem, czy znajdę na to czas, a w poniedziałek jadę na zajęcia dodatkowe do artystiko. Te, co byłam ostatnio, ale nic wam tam nie nagrywałam. A we wtorek właśnie mam tą kartkówkę i trochę chcę się pouczyć, bo byłam na chemii, ale tej definicji muszę się pouczyć. Bo jak się sama nie nauczę, to się nie nauczę. Więc się odezwę do was później, albo już zakończę tego vloga, bo nie wiem, pa! Właśnie pouczyłam się z chemii i będę się z wami żegnała. Pamiętajcie, żeby zadawać mi jakieś pytania świąteczne, ale nie muszą być świąteczne, bo myślałam o nagraniu Q&A z rodzicami, więc zadawajcie pytania i dziękuję i do zobaczenia w kolejnym
Vlogmasie i pamiętajcie, że do świąt zostało niecały tydzień, znaczy no od jutra będzie tydzień, ale dobra.